Kochani, i mamy kolejny biologiczny problem do rozwiązania. Tym razem dotyczy on buraków. I to jest coś niespotykanego. Pierwszy raz zdarzyło się, że mamy właśnie w liściach takie dziurki. Czyli na liściach buraka pojawiają się dziurki. I dziurki nam się zwykle kojarzą z jakimiś szkodnikami i możemy zaglądać pod listki buraka. O, tutaj akurat mamy małego wtyka straszyka, to znaczy, że one się wylęgły, trzeba będzie coś z tym zrobić, ale wtyk straszyk akurat tych szkód nie zrobił, dlatego że dziura wygryziona przez szkodnika to jest dziura, która, zobaczcie, nie ma takiej charakterystycznej najpierw czerwonej obwódki. Jak widać, to jest tutaj na tym chociażby liściu, czy na tym liściu. I mamy tutaj do czynienia z działaniem grzybów i to nazywa się chwościkiem buraka. Chwościk buraka, więc trzeba działać. Najpierw na najstarszych liściach. O, jak sobie na przykład tutaj zajrzymy, to są te zewnętrzne liście. Na tych najstarszych liściach zaczynają pojawiać się plamki. Najpierw one są bordowe, potem robią się brunatne i w środku, w tej obwódce czerwonej czy bordowej, to ta część liścia po prostu usycha i ona się wykrusza i robi właśnie taką charakterystyczną dziurkę. Chwościk buraka występuje tylko na buraku. Na buraku właśnie ćwikłowym, na buraku liściowym również, czy na buraku korzeniowym, czy na buraku cukrowym, ale mówiłam jeszcze o tym, że najpierw te zmiany zaczynają pojawiać się na najstarszych liściach, bo liście młode jeszcze są w zasadzie wolne od działania chwościka. Ale z czasem, jeżeli nie zareagujemy, to oczywiście wszystkie liście będą miały oznaki tej infekcji grzybowej. No i z czasem po prostu te liście będą usychały i ograniczą fotosyntezę i buraki po prostu nie będą rosły. Co możemy w takim wypadku zrobić, jeżeli nie chcemy stosować środków chemicznych? Z drugiej strony też na pewnym portalu rolniczym czytałam informację, że w zasadzie na chwościka buraczanego niewiele działa chemicznych środków. To jest ciekawostka, ponieważ my chemicznych środków i tak nie stosujemy, ale pokazuje to tylko, jak ten grzyb jest odporny nawet na środki chemiczne. I to konwencjonalne podejście zaczyna szukać nowych rozwiązań i to jest bardzo fajne, że kieruje się w stronę rozwiązań naturalnych, poszukując środków na chwościka i nie tylko na chwościka buraczanego, tak zwanych green chemicals, czyli zielonych chemikaliów. To jest takie pojęcie, które zostało zaczerpnięte od rolników czy farmerów amerykańskich. Czyli jakie, co działa na chwościka? No, działa miedź. Tylko skąd my możemy dostarczyć, w jaki sposób możemy dostarczyć burakom miedzi? Miedź występuje w nasionach słonecznika w większej ilości, w płatkach owsianych, ale nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy dostarczyć miedzi burakom. Drugi sposób to jest podlewanie buraków wodą, która jest nasycona jonami miedzi. I to możemy zrobić, trzymając wodę, czy przygotowując wodę, którą potem byśmy podlewali buraki, w specjalnych naczyniach miedzianych, ale ja takich naczynia nie mam, a już trzeba działać. I to jest naprawdę pilna sprawa, dlatego że
pojawienie się właśnie tych otworów w liściach oznacza już bardzo zaawansowaną infekcję grzybową. W związku z tym to już jest temat pilny i trzeba buraki ratować. Tak na marginesie, to jest w ogóle bardzo trudny rok ten obecny, bo co rusz to jakieś rośliny są właśnie atakowane przez infekcje grzybowe czy grzybicze. Grzybowe, tak to nazwijmy. I teraz na przykład to jest taka też ciekawostka, że burak ćwikłowy jest stosowany w wielkopowierzchniowym rolnictwie, gdzie uprawia się buraki cukrowe jako roślina wskaźnikowa. Czyli sadzi się buraki ćwikłowe, ponieważ te objawy występowania chwościka buraka na buraku ćwikłowym występują tydzień wcześniej, aniżeli na burakach cukrowych. W związku z tym rolnicy mają czas, żeby szybko zadziałać, bo wiadomo, że jeżeli jest chwościk na burakach ćwikłowych, to będzie też na burakach cukrowych. Ale wracając teraz do sposobów, co możemy zrobić. Po pierwsze, no, tej miedzi nie mamy. Trzeba się będzie zaopatrzyć w miedź. Powinno się usunąć wszystkie najbardziej zainfekowane liście, czyli na przykład takie, chociaż zobaczcie, że ten liść nawet ładnie wygląda, prawda? No ale widać, że coś z nim jest nie tak. Ładnie, jeżeli chodzi o estetykę, no bo te wszystkie obramowania są takie w kolorze tego nerwu głównego, ale to naprawdę oznacza, że trzeba się ich pozbyć. Tyle, że nie usuwamy tych liści, jeżeli jest dużo zmian, w dużej ilości, dlatego że to byłby bardzo duży szok dla rośliny. I w pierwszej kolejności podlewamy, po usunięciu tych najbardziej zainfekowanych liści, po prostu podlewamy buraka gnojówką z czosnku. I ja tutaj akurat taką gnojówkę mam. To jest gnojówka, która akurat się robi, a mam już też wiaderko takiej przecedzonej, odlanej gnojówki. I warto taką gnojówkę mieć zawsze pod ręką, ponieważ teraz ją nastawiając musielibyśmy przynajmniej tydzień, 10 dni czekać, aż ona się zrobi. I ja, używając w domu czosnek, zawsze zostawiam te łodygi i czy łupinki czosnku po czosnku i potem robię z tego gnojówkę, jeżeli uzbiera się jakaś tego ilość. I taką gnojówkę przygotowuje się standardowo, to znaczy wkładamy czosnek, główki czosnku, czy łodyżki czosnku, czy łupiny do wiaderka, powiedzmy pół wiaderka takiego suszu, bo to już jest wysuszone, to zalewamy deszczówką, codziennie mieszamy, a kiedy przestanie się pienić i ten wsad opadnie, znaczy, że gnojówka jest gotowa. I rozcieńczamy ją, ale nie 1 do 10, tylko 1 do 5, żeby ona była silniejsza. I taką gnojówką czosnkową po oberwaniu tych najbardziej porażonych liści po prostu punktowo podlewamy nasze buraczki. Co jest ważne, że kiedy jest tak ciepło, nie podlewamy buraków zimną wodą, ponieważ to jest dla nich jeszcze dodatkowy stres, więc tego stresu unikamy i staramy się podlewać tuż właśnie przy bulwach buraka, żeby nie moczyć liści, dlatego że to, co nasila występowanie chwościka buraka, to jest właśnie wilgoć, mokre liście oraz wysoka temperatura, czyli dokładnie tak, jak to jest teraz. I ostatnio były takie dni, to musiało być gdzieś około 2 tygodnie temu, czyli przed spadkiem temperatury, że były deszcze, a potem było gorąco i rzeczywiście tak było. Druga rzecz to jest oprysk. Tego oprysku teraz nie będę robić, bo jeszcze tutaj jest słońce, więc nie chcę poparzyć liści. Ale z czego jest zrobiony ten oprysk, kochani? Jest on zrobiony z tak zwanych
naturalnych fungicytów, czyli właśnie z tego, co Amerykanie nazywają green chemicals, chyba tak to się wymawia, czyli naturalne fungicyty. Wspominałam już o tym, że takim naturalnym fungicytem jest substancja zawarta w pestkach grejpfruta, ale mamy też jeszcze inne rośliny, które mogą pełnić taką funkcję, a są o wiele łatwiejsze i bardziej dostępne dla nas. To jest rozmaryn, tymianek oraz goździki i tutaj mam jeszcze czosnek. W rolnictwie stosuje się olejki z rozmarynu, goździków czy tymianku. Natomiast ja nie mam ich, ale jeżeli działa olejek, to na pewno zadziała też roślina, która rośnie w ogródku. I co zrobiłam? W garnku zagotowałam, doprowadziłam do wrzenia, nie gotowałam tego, kilka ząbków czosnku, które tutaj widać, tymianek właśnie, goździki i rozmaryn. I to zagotowałam, doprowadziłam do wrzenia, po czym wyłączyłam, w garnku to wystygło. No i teraz trzeba będzie zrobić taki oprysk i ten oprysk trzeba będzie co kilka dni powtarzać. Oczywiście buraki jeszcze rosną, więc potrzebują liści do tego, żeby móc właściwie wzrastać, więc trzeba trzymać rękę na pulsie. Na szczęście burak ma dużo liści, więc jeżeli się kilka wytnie, to nic się takiego nie stanie. Zresztą nawet chcąc przygotować zupę typu botwinka, to wycinamy burakowi liście. Na szczęście chodzi o liście najstarsze i one znacząco nie będą wpływały na wzrost buraka, ponieważ mamy jeszcze małe listki, które tutaj wyrastają, zapowiedzi tych małych listków, a one są po prostu zdrowe. Czyli kochani, jeżeli zauważamy coś takiego na liściach, właśnie takie dziurki, to podlewamy gnojówką z pokrzywy i stosujemy oprysk z naturalnych fungicytów, czyli z tymianku, rozmarynu, goździków, wzbogaconych jeszcze o czosnek. Powtarzamy to co kilka dni, co 3-4 dni i to powinno opanować tę sytuację. Na szczęście u nas tylko w tej grządce występuje chwościk buraka, bo w innych miejscach buraki są, widać, że jeszcze dobre, ale prewencyjnie zastosujemy podlewanie i oprysk na wszystkich burakach. Ale z opryskiem czekamy do wieczora, albo nawet jeszcze lepiej byłoby zrobić oprysk rano lub gdy zajdzie słońce. Jest mnóstwo wspaniałych, naturalnych sposobów ziół czy roślin, które mamy w swoim ogródku lub w jego otoczeniu i możemy zamiast środków chemicznych, na przykład zamiast miedzianu, zastosować. Tym bardziej, że coraz te problemy biologiczne stawiają coraz większy opór chemii, po prostu się już do nich przyzwyczaiły, ale nie przyzwyczaiły się jeszcze do naturalnych sposobów stosowanych z dziada pradziada od dawna. Thank you.